My name is Isaac Liebert. Będziemy gospodarzami tego koncertu. And before we start, we'd like to just give a number of welcome to a few individuals. Zanim rozpoczniemy, chcielibyśmy najpierw powitać kilku partnerów. And the organizer of this concert is Salesman Polska Company. Organizatorem koncertu jest firma Salesman Polska. The co-organizers of the final concert are Narodowa Orkiestra Symfoniczna. Radio V Katowice. Organizator koncertu finałowego jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. We'd like to welcome the director of this institution, which is Mrs. Janowa Winuk-Nazarowa and her team. Chcielibyśmy powitać panią dyrektor tej instytucji, panią Joannę Winuk-Nazarową wraz z panią pracownikami. The co-organizers of the workshop sessions are Youth Palace in Katowice, and we welcome the director Jan Kulbicki. Współorganizatorami warsztatów są Pałac Młodzieży w Katowicach. Witamy serdecznie pana dyrektora Jana Kulbickiego oraz jego współpracowników. And Free Time of Children and Youth Association. I Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży. And the CEO, Mr. Jarosław Majewski. Witamy pana prezesa Jarosława Majewskiego. And the honorable patronage of this event is offered by the president of Jakos of Katowicka City, Marcin Krupa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął pan prezydent miasta Katowic, pan Marcin Krupa. So we're here for a wonderful evening. Tak więc jesteśmy tutaj, żeby spędzić wspaniały wieczór. And I'm sure you're excited. Jestem pewien, że jesteście podekscytowani. Are you excited? Jesteście? Well, ladies and gentlemen, it is my privilege to welcome to the stage Ken Burton. Panie i panowie, jest to moim przywilejem powitać na scenie Kena Burtona. Thank you.
To cross over into Canberra.
just a taste of what is about to come. To był tylko przedsmak tego, co nas będzie spotykać za chwilę. So that was Ken Burton. To był Ken Burton. Now I'd like to welcome to the stage Ken Burton and the work group choir. Teraz chcielibyśmy powitać na scenie Kena Burtona i chór złożony z uczestników warsztatów gospel.
Come back here, my love.
Singing gospel music is amazing. Śpiewanie muzyki gospel jest zdumiewające. It can leave you feeling revived. Pozwala pozostawić nas z uczuciem ożywienia. And do you know why? A wiecie dlaczego? Because it tells a story of being lost and found. Ponieważ opowiada historię o tym, że jesteśmy zagubieni i odnaleźli. We're going on a journey. Jesteśmy w podróży. And there is a message in the words. I jest przesłanie w tych słowach. Listen carefully. Posłuchajcie uważnie. Thank you.
great joy to be here today. Jest to wielka radość być tutaj z wami. And I'm grateful this morning I woke up with no voice. I still don't have it. I still don't have all my voice, but I'm having a good time. Mam bardzo dobry czas, chociaż dzisiaj rano mój głos wysiadł i prawie że go nie odzyskałbym. I've been working with all these wonderful people. Pracowałem z tymi wspaniałymi ludźmi. And we did not want you to miss out what they've been doing. I nie chciałbym, żebyście przegapili to, co oni wykonują. So tonight, you're going to sing. Więc dziś wieczór, wy będziecie śpiewać. We have four groups. Mamy cztery grupy. Cztery. Four groups. Cztery grupy. Cztery grupy. Okay, group one. Grupa numer jeden. Okay, so. So there will be everyone over here. Ta grupa będzie kierować ludźmi, którzy tutaj siedzą w tej. Grupa 2. Okay, so we need this section. Ta grupa poprowadzi tą sekcję. Grupa 3. Grupa 4. I don't need a translator. I'm very well. Okay. So grupa jeden. A więc grupa pierwsza, jeden. Walk the streets of glory. Walk the streets of glory. So walk the streets of glory. Walk the streets of glory. Can we say that? Can they say that? Możecie powtórzyć? See my loving Savior. See my loving Savior. See my loving Savior. Three. Grupa trzecia. Run, run and never get weary. Run and never get weary. Four. Sing forever. Sing forever. Okay. So one. A więc grupa pierwsza. Walk the streets of glory. Two. Grupa druga. See my loving Savior. Four. Grupa czwarta. And sing forever. And three. I trzecia. And never get weary. Okay. Now, song goes like this. Jestem cały dzień. I'm going to sit at the welcome table. I'm going to sit at the welcome table. One of these days, hallelujah. I'm going to sit at the welcome table. Sit at the welcome table. One of these days. Now, if you don't understand the words, just sing anything. Jeśli nawet nie rozumiecie tekstu, to po prostu śpiewajcie cokolwiek. Okay, group one. Grupa pierwsza. They'll demonstrate. One, two, three, four. Welcome to one of these.
these days. Sit at the welcome table one of these days. Can we try that? Sit at the welcome table one of these days. Thank you. Be seated. Dziękuję. Proszę usiąść. Group 2. Grupa druga. Group 2. I sektor drugi, proszę powstać. Big group. Jaka grupa? My loving said, I have two, three, four. I don't see my loving Savior. I don't see my loving Savior one of these days. Hallelujah. I don't see my loving Savior. See my loving Savior. Then group one. Wtedy grupa pierwsza. Says, walk the streets of glory. And then everyone sings. Then it's just it. Sit at the welcome table one of these days. Good. Now, each time your group sings, you stand. And when other groups sing, you sit. Za każdym razem, gdy wasza grupa powstaje, a pozostali siadają. Dziękuję. Okay. Good. So, glory, see my loving Savior, run and never get weary, sing and sing forever. I'm gonna see.
Thank you.
Thank you.
Następnym razem, gdy usłyszycie o warsztatach Kena Bartona, co macie zrobić? You know, when we look around the world, we see so much trouble and devastation. Gdy patrzymy dookoła, to możemy zobaczyć tak wiele problemów, kataklizmów. When we look at the Middle East and the fighting, and more recently in Nepal with the earthquakes. Gdy popatrzymy na walki na Bliskim Wschodzie, a ostatnio trzęsienie ziemi w Nepalu. The world is struggling, and people are struggling. Świat jest w ogromnych problemach. Świat próbuje przezwyciężyć, walczyć z nim. The truth is the only place you can turn for help is prayer. A prawda jest taka, że jedyne miejsce, gdzie możemy się udać po pomoc, to jest modlitwa. Prayer is the only thing that soothes the soul. Modlitwa jest jedyną rzeczą, która może uspokoić duszę. And the next song, the next instrumental that you're going to hear by Ken Burton. Następny utwór, który będziemy słyszeć solo Kena Bartona. It's a song entitled "It Is Well." Jest to utwór zatytułowany "Jest dobrze". And it's a song that speaks to the heart. Jest to pieśń, która przemawia do serca. Thank you.
not believe his ears. When the prophet told him to go and dip in the mighty Jordan down, he said, you gotta go down into the Jordan seven times. And you come out shouting, oh Lord, I've made the change. So he went down for the first time, one time and then again. And he began to wonder as he looked down at his hands. And there were many rivers in his whole land. He was as crystal clear. And he wondered why the prophet told him to dip in the river down there. And he went down for the fourth time, and he started to go on home. When a voice cried out to him, saying, Naaman, hold on. There went no power in the water. Naaman, it's not in the bloody spring. Power comes from doing what God says. He says, you've got to go down into the Jordan seven times and come up shouting, dipping seven times. But I know he must have doubted that the promise would come true. But then he had to learn what God wants. 7 6 won't do. He says you gotta go down into the Jordan 7 times and you come up shouting,
Bardzo dobrze. We'd like to really give a round of applause for the work group choir. Wielki aplauz dla pracy tego zespołu. Wspaniałe dwa, prawie trzy dni, gdy mogliśmy ich poznać. And it was an absolute privilege and a pleasure. I była to wielka przyjemność i absolutny przywilej. Thank you one more time. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za Twój czas i za zaangażowanie.